Tutaj planujemy popłynąć do Newlyn, zachodniej Kornwalii. Tak się przygotowujemy wieczorem, jutro w drogę. Dzień dobry wszystkim. Tak wygląda tu poranek. Powiedzmy, że jest świeżo. Zaraz idę budzić chłopaków, sprawdzamy silnik, bo coś było nie tak. Jak tu przybyliśmy, chyba trzeba będzie filtr wymienić. I płyniemy sobie do Penzance. Penzance jest większym miastem, ale to właściwie Newlyn jest naszym portem docelowym. Taniej po prostu. Tak, dzianek ładny, słoneczko i w ogóle, ale niestety bezwietrzny, do południa przynajmniej. To przykład, jak my rozmawiamy z Antonem. Mieszają się dwa języki. Pull that away. Pull that away. The wavelet. The waveczka. No tak. Waveczka. Alfred. Mówię tu o Mary Yelan, postaci z książki Jamaica Inn Daphne du Maurier. Akcja dzieje się właśnie w Cornwalli. Zaczęła się w Halford, za moimi plecami. Fajnie, nie? Trzeba bardzo uważać na sieci. Zwykle znalezienie jednej chorągiewki oznacza, że gdzieś jest druga. Zwykle, choć nie zawsze. Lizard Point to najbardziej na południe wysunięty punkt Wielkiej Brytanii. Dokładnie tu. Miejsce, jak mówi Wikipedia, szczególnie niebezpieczne dla statków. O 8-metrowych łupinkach nie wspominają. Ze względu na to, że obserwowany jest przez nas ze sporej, bezpiecznej odległości, mamy wrażenie, że stoimy w miejscu. Albo, że przylądek podąża za nami. Przyznam, że nie wpływa to dobrze na morale załogi. Coś nam atmosfera puchnie. Fish. Well done. Well, I'm not.
piękna. Zapamiętam cię na całe życie, jesteś moją pierwszą. No to sobie sami. To jest do photos properly. So... Taka! Piękny zachód słońca nas jednak mało cieszy. Nasz silnik szwankuje, przecieka nam przewód paliwowy. Nasza zęza wypełnia się dieslem, a my martwimy się, czy wystarczy nam paliwa do portu. I znowu przyjdzie nam wchodzić do nieznanego miejsca po zmroku. Komunikacja z dyżurnym w porcie nie była najłatwiejsza. Nie tylko kwestia akcentu dla mnie trudnego w Kornwalii, ale dlatego, że to działający port rybacki i obsługa nie jest przyzwyczajona do wprowadzania jachtów. Ale udało się. Jesteśmy w Newlyn. Nazwa Newlyn pochodzi z języka kornijskiego i oznacza basen dla statków. Ja z ciekawością obejrzę to miejsce znane mi z malarstwa Forbesa. Ciekawa jestem, jak wiele miejsc pozostało takie same, jak w jego obrazach. Fajnie było razem pobujać się łagodnie, ale już mamy nowy dzień i nowe wyzwanie. A co konkretnie? Zobaczcie w następnym odcinku. Pa!